Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, coxy IO wszystkie rynki w jednym miejscu. Środa 20 marca 2019 roku z tej strony Mike. Witam i zapraszam wszystkich na 111 kryptoniusy. A w dzisiejszych kryptoniosach jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoświerka, czyli analiza Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o wiadomości, to w dzisiejszych wiadomościach mamy następujące wiadomości. Craig Wright opuszcza Twittera. Szwajcarski market akceptuje krypto. Kryptowaluty POS mają ponad 4 miliardy st w stake'owanych coinach. BlockFi zbiera 25 milionów w dwa tygodnie. Bank Silvergate dodaje 59 nowych kryptoklientów. IBM oficjalnie wprowadza swój blockchain. 75% giełd kryptowalutowych posiada fajkowe wolumeny. XRP wprowadza płatności przez Microsoft Outlook. I Coin Paprika prezentuje aplikację Coins ze strony Comparik.pl, zaczynamy 111 kryptoniusy i oczywiście na początku wszystkich pozdrawiam, gdy oglądacie premierę kryptoniusów, ja biegam sobie po boisku i gram w koszykówkę, a jutro z rana, e, jutro z rana wyjeżdżam z na inwestkawcy. Craig Wright, milioner i samozwańczy Satoshi Nakamoto, Craig Wright. Opuścił platformę Twitter, usunął swoje konto i około 10 tysięcy postów, czyli tweetów. Groził on także każdemu, kto nazywał go fraud. Craig dorobił się milionów i jest jednym z wczesnych inwestorów Bitcoina. Nie udowodnił jednak, że posiada klucz prywatny, który został użyty do tzw. Tak Genesis Block. Dodatkowo toczy się przeciwko niemu sprawa sądowa z powództwa cywilnego. Jego korona kryptowaluta Bitcoin Cash Satoshi Vision nie uzyskała licznego poparcia. Craig groził wszystkim wspierającym Konkurencyjny projekt Bitcoin ABC, a także bitcoinowcom, którzy będą wspierać wyłączeniem sieci samego bitcoina. Dla mnie ten człowiek jest niepoważny, nie chcę się o nim w ogóle gadać. Lecimy dalej. Digitech Galactus, a właściwie Galaksus, największy szwajcarski sprzedawca detaliczny, wprowadził w dwóch ze swoich sklepów możliwość płatności kryptowalutami. Obsługiwane krywaluty to Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Neo, Litecoin, Binance Coin, Ethereum, Tron, Omisego i XRP. Zamiast tworzyć własny portfel, a nawet własnego coina, zdecydowano się na współpracę z firmą Coinify. Sam Digitech specjalizuje się w branży IT, a także w sprzedaży sprzętu elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, telefony, bariery, numery. I inne takie towary. Minimalny zakup to równowartość 200 franków szwajcarskich, a sam sklep otrzymują walutę Fiat. Sam sklep nie pobiera prowizji, jednak operator narzuca 1,5% prowizję i do tego ewentualnie prowizję jakąś drobną, niezależną od tego, jak długo trzeba czekać na wpłatę. Fajna, kolejna adopcja, lecimy dalej. Proof of stake. Raport opublikowany przez newsletter Dias mówi o ciągle rosnącym trendzie w walutach z algorytmem Proof of Stake. Algorytm ten znany jest w różnych odmianach, głównie dzięki takim kryptowalutom jak EOS, Dash czy też Tron. A su ich sukces przekłada się na ciągle rosnącą wartość ekosystemu. Oczywiście też są różne odmiany Proof of Stake'a, Delegated Proof of Stake i tak dalej, czyli Disk, STEAM, tego typu rzeczy. Co ciekawe, w tym roku ma wystartować pół tyzina nowych projektów Proof of Stake. EOS, który na początku uruchomienia mainnetu miał problemy z Proof of Stake'iem, teraz odpowiada za połowę wartości wszystkich kryptowalut, z Proof of Stake. Oczywiście jeśli chodzi o staking. Na drugim miejscu plasował się Dash ze stekami o wartości 431 milionów dolarów, a podium zamyka niedawno uruchomiony Kosmos z wartością 309 milionów dolarów. A ciekawe jak się uklasowały steki od Burnejki. Lecimy dalej. BlockFi w historii było już wiele firm kryptopożyczkowych, ale to BlockFi robi największy szum w ostatnich czasach. Oryginalnie wystartował on w 2017 roku, a w styczniu 2018 roku zaczął udzielać pożyczek Fiat zabezpieczonych kryptowalutami. CEO i twórca projek projektu Zach Prince poinformował, że użytkownicy złożyli już w postaci depozytów kwotę 35 milionów dolarów, z czego 80% w postaci bitcoina. BlockFi daje na swoich kontach oszczędnościowych, tak to trzeba nazwać, oprocentowanie w wysokości 6,2% w skali roku. Dupy nie urywa, ale zawsze lepsze rzecz niż nic. Jednak sceptyty zwracają uwagę, że te 6,2% może zostać zmienione w każdej chwili i zależy jedynie od dobrej woli BlockFi, czyli jak biznes się nie będzie spinał, to zmniejszą depozyty, no ale jak zmniejszą, zmniejszą oprocentowanie, to ludzie zaczną wycofywać kasę. Prosty temat, lecimy dalej. Silvergate Bank z USA jest jednym z nielicznych, który szeroko oferuje usługi bankowe, usługi finansowe dla biznesów kryptowalutowych. I chociaż zwiększył on ilość swoich klientów o 59 w czwartym kwartale 2018 roku, to wartość depozytów spadła o 8%. Zgodnie z uaktualnionym prospektem IPO, bank posiada 542 klientów branży. W tym giełdy kryptowalutowe oraz inwestorów instytucjonalnych i wartość depozytów spadła o 123 miliony dolarów z poziomu 1,59 miliarda do poziomu 1,47 miliarda, i za ten spadek opowiadają głównie giełdy, których depozyty właśnie spadły. No ale bank się rozwija, nie walczy z kryptowalutami, a my w tym czasie lecimy dalej. IBM już we wrześniu 2018 roku. IBM zapowiedział wprowadzenie usługi Worldwire, która miała być konkurencją dla Swifta. System płatności oparty już jest o technologii blockchain i działa na platformie Stellar Lumens, usługa już działa. Dostępny jest on w 72 krajach, wspiera 47 walut. System będzie także pozwalał na wypuszczenie własnych stablecoinów na platformie 6 banków już wyroziło z chęć stworzenia takiego coina. Czy Swift idzie do piachu, a co na to XRP? Co sądzicie o systemie Ripple, czy blockchain IBM, który działa na stylarze? będzie, spowoduje spadek wartości XRP? Wypowiedzcie się w komentarzach, a my w tym czasie lecimy dalej. Giełdy. Ostatnia analiza danych przeprowadzona przez Detail, Detail Fighter, <laughs> stwierdza, że 75% wolumenu na giełdach jest fałszywych i nakręcanych jest przez boty, ten wolumen jest nakręcany. Przebadano 100 najpopularniejszych giełd pod kątem odwiedzin strony giełdy. W niektórych giełdach wynik odwiedzin miesięcznych w stosunku do wolumenu jest dobrze skorelowany, w innych jednak jest niemożliwy do osiągnięcia. I przykładowo w takim Binance na jedną wizytę użytkownika przypada 750 dolarów, ale na takiej giełdzie jak Dobi czy HOX. Mają na przykład wolumen na użytkownika 356 tysięcy i 393 tysiące dolarów na wizytę, co jest całkowicie nierealne. Gdyby urealnić wyniki, wolumen spadłby z poziomu 15,9 miliarda dolarów do poziomu 2,1. To wszyscy chyba wiemy, że wolumen na giełdach jest fajkowy, że giełdy oszukują. No i cóż, lecimy dalej. XRP, jak donosi portal Oracle Times, XRP Labs ma wspom wspomóc projekt, którego celem jest wprowadzenie płatności XRP do aplikacji Outlook. Niezależny deweloper sz Szlaubi de Integruje XRP API, ti, API XRP TipBota jako dodatek do tej popularnej aplikacji ze stajni Redmond. Dodatek nazywał się Money Message. Ma to pozwolić na wysyłanie XRP do kogokolwiek. Odbiorca nawet nie musi wiedzieć czegokolwiek o kryptowalutach. Napiwek może odebrać kiedykolwiek. I czy to spowoduje, że XRP poleci niedługo to demon? Co o tym sądzicie? Wypowiedzcie się na ten temat, a my w tym czasie lecimy dalej. I przechodzimy do strony CoinPaprika.pl, gdzie CoinPaprika prezentuje Coins, aplikację z funkcją portfela i giełdy. Artykuł z 20 marca. Polski projekt CoinPaprika.com oferujący użytkownikom wygląd, wgląd w najważniejsze informacje o giełdach oraz aktywach rynku kryptowalut, poinformował we wtorek, że jest w trakcie tworzenia nowego produktu o nazwie Coins. Aplikacja mobilna będzie stała dotychczasową funkcjonalność serwisu, portfel, giełdę oraz usługi zarządzania portfolio inwestycyjnym. Moim zdaniem rewelacyjna wiadomość, bardzo dobry ruch, wielkie, wielkie brawo dla Papryki. Więcej możecie przeczytać w tym artykule, oczywiście link pod filmem. A teraz przejdźmy już sobie do nadchodzących wydarzeń, które mają się w ciągu najbliższych dni wydarzyć. 20 marca BitTorrent, dodanie do, pla do platformy, właściwie do giełdy Altcoin Trader, ICON ma mieć wydarzenie o nazwie AWS Partner Summit, Crypto.com Chain uruchomi testnet. 21 marca KIN ma zostać dodany do Bitforexa. 22 marca, tu powiem, nie dopisałem, inwestka z Kraków, wstęp darmowy za podanie danych, będzie można mnie tam spotkać. Zapraszam wszystkich. 20 i 23 także. 25 marca Einsteinium ma mieć Halfing bloku. I 26 marca w Szwajcarii odbędzie się konferencja KuCoin Blockchain Day. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o wydarzenia. Dzisiaj krótki, dosyć, bo mało tweetów jakoś znalazłem, nie miałem czasu w tygodniu szukać, za co to Was serdecznie przepraszam. Czyli co tam w kryptoćwierka? Pierwszy z Twittera Bitmarket. Odwieczne pytanie: Czy Bitcoin uchroni nas przed hiperinflacją fiatów w czasie kryzysu? Ciekawy artykuł, możecie sobie przeczytać. Przeszukajcie, opłaca się sprawdzić. Kolejny FX CAVS. Rafał Zaorski zaprasza na swoją prelekcję podczas Inwest CAVS. Opowie m.in. o tym, czym jest spekulacja i kim jest spekulant, i dlaczego spekulant to nie trader. No i oczywiście można odebrać darmowy bilet. Bithub, kryminalna przeszłość współzałożyciela Quadringa CX. Już o tym też mówiłem, że tam są podejrzenia, że to były jakieś dziwne rzeczy. No cóż. No i z Twittera Maxa Kortka jakiś tam starter z, pre, z pre, można powiedzieć z prepaidowymi liskami na papierowych portfelach oraz można powiedzieć instrukcją jak ich można używać. Ciekawy, fajna sprawa do wspierania ekosystemu liska, także super, super Super rzecz. Przechodzimy teraz sobie do analizy sytuacji na rynku. A na rynku, proszę Państwa, sprawdźmy najpierw oczywiście na koń papryce, może odświeżę. Odpalę sobie kapitalizację rynku. Nie wiem, dlaczego mi się to przestawiło na złotówki. Zobaczcie, jest ta aplikacja Coins, o której mówiłem przed chwilą, ale chciałbym zmienić teraz, żeby. Nie... A, tu jest cena w dolarach, a kapitalizacja rynku jest w złotówkach. To jest ciekawa sytuacja, powiem Wam szczerze. No ale przejdźmy. Zobaczmy, czy muszę tutaj ręcznie przyklikać, e, Czy tutaj już jest kapitalizacja w złotówkach? No, kapitalizacja jest w złotówkach, i nie wiem, prawdę mówiąc, jak przez. A tutaj przepraszam. W e, BTC WSD Gainersów, price, cena, tak. E, dobra, nie ma to większego znaczenia. Wchodzimy na ostatnie 7 dni. To, czy to złotówki, czy bitcoiny, tak. To tak naprawdę, zobaczcie, że. A tu podaje z kolei w dolarach. No to jest, ciekawa, to jest ciekawa sytuacja. Tu w złotówki, tu dolary, tu bitcoiny. Jeśli chodzi o. E, jeśli chodzi o. Można powiedzieć, yy, z całkowitą kapitalizację. To byliśmy gdzieś na poziomie 134 miliardów, wybiliśmy na y, 141 i tak właściwie bokiem idziemy, gdzieś znowu jesteśmy na poziomie 140 miliardów. Zobaczcie, tu jest fajna funkcja, nie będę musiał dzięki temu szukać. Jeśli chodzi o ostatnie 24 godziny, to największe wzrosty oczywiście zanotował TrueChain, Bitmax Token, Climbs, Beebox Token, Huobi. Jeśli chodzi o największe spadki w ciągu ostatnich 24 godzin, to jest oczywiście Kin. Zobaczcie o połowę, stracił wartości. Strasznie duży nie wiem co tam się wydarzyło, ale jeżeli wejdziemy sobie na cenę z ostatnich 7 dni, no patrzę, że losers w ciągu ostatnich 7 dni. To automatycznie się przełączyło. Nie wiem, czym zostały 24 godziny. Coin Papriko, poprawcie ten błąd, który tu jest. WestChain Chain 69%. Tu też true chain token, pay m.in. że Zobaczcie Raven Coin też. Jeśli chodzi o największe spadki, zobaczcie Next ABBC Coin. Tam była pompa, Moaki, Pierdoły inne. O, zobaczcie Das Coin nawet jest 14%. Nie wiedziałem, że może jeszcze, jeszcze bardziej spaść. Jeśli chodzi o samego Bitcoina, w ciągu ostatnich 7 dni, to Bitcoin był na poziomie. 14, a to jest oczywiście znowu cena w złotówkach. To jest, to jest bardzo fajna sprawa, tylko nie wiem dlaczego była cena w złotówkach, a jak chociaż było w dolarach, już prawdę mówiąc zaczynam głupieć. Dlaczego on mi tak tu miesza? Coś tu się dzieje. Dobra, mniejsza z tym, niech będzie już ta cena w złotówkach. Był na poziomie 14 800 zł, poszedł na 15 400 i tak naprawdę idziemy bokiem. Tu też wychodzimy w górę. Rynek właściwie jest odwzorowaniem bitcoina. Teraz przejdźmy sobie na to, co ja ostatnio rysowałem. Zobaczcie, wyrysowałem tą strzałkę i doszliśmy do tego punktu. Właściwie szliśmy po tej strzałce, doszliśmy do tego punktu, w którym tu, było, tu była decyzja i rynek zrobił coś, czego ja nie przewidziałem, czyli właściwie poszedł bokiem, akurat między strzałkami. Na razie tego nie będę zmieniał bo zakładam, że może się wydarzyć coś takiego, jak przesunięcie czasowe, czyli może się wydarzyć coś takiego, oczywiście ktoś mi zarzucił, że, że o tam dupa nie analiza i tak dalej, ja rysuję sobie co chcę, każdy może sobie, jeszcze może się wydarzyć coś takiego, jak właśnie przesunięcie tej strzałki, tej strzałki tutaj w ten sposób, tak? ona może być tutaj, może sobie chodzić, no zostawmy to, niech to tak będzie, może być to przesunięcie tej strzałki, także, także tutaj, bym, tutaj bym sobie patrzył, to jest oczywiście zablokowane, bardzo dobrze. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Trzeba reagować na to, co robi rynek. Tak naprawdę, jak widzicie, jakąś ogromną pompkę, a właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać. Jeszcze może mi się uda to pokazać. Zaraz Wam pokażę golema, który dzisiaj, który dzisiaj miał typowe Pump and Dump. Zaraz zobaczmy to na wykresie z ciągu jednego dnia. Zobaczcie, co tu się wydarzyło z poziomu 28, 28 groszy wywalił na poziom 35 groszy i oczywiście już odreagowanie także jak ktoś kupił to oczywiście już zarobił nawet jak przegapił górkę to teraz zobaczymy co się będzie działo dalej także to z takich informacji to tyle i przechodzimy teraz może do E, krótkiego podsumowania, e, także coś tam wam podsumuję. Mam przygotowane oczywiście informacje tutaj w moim kajeciku. Przede wszystkim tak e, są: jest to ostatni film e, do niedzieli. W sobotę nie ma kryptoniusów, za co serdecznie przepraszam, ale wiecie doskonale, że jadę na FX kawszy, wyjeżdżam jutro rano i nie będzie mnie. Na FX kawsach można mnie oczywiście spotkać. Jeżeli ktoś z Was jest i chce mnie spotkać, to oczywiście podejdźcie, przywitajcie się, pogadamy chwilę. Będę, mam wystawiony roll, roll up. przyszedł, możecie na, zobaczyć, jak wygląda roll up na naszym Discordzie. Poprawiłem już link do Discorda pod filmem. Tym już dodałem do domyślnych rzeczy. i Ten Discord już nie będzie, to jest niewygasający link. Możecie go każdemu przekazać. Ten link nie będzie wygasał. Dzięki Lukasowi za to, że przypomniał, że taki link jest. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem oczywiście jest normalnie. Za chwilę dodam wydarzenie, ponieważ zdążę wrócić. A ja wracam w niedzielę rano. Także myślę, że gdzieś koło godziny 14 powinienem być w białym stoku, albo 16, trudno mi powiedzieć. Przypominam o tym, że czekam o zgłoszenia do konkursu i pamiętajcie, że krypto newsy setne to był ostatni film, pod którym można było dawać. Nie przepraszam, niestety, tylko 110, pod którym można było dać lajki, like i tak dalej. Ze swojej strony, ironicznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy masowo e, spamowali komentarzami. To wszystko naprawdę widać. Ja mam wyświetloną listę i naprawdę bardzo ironicznie pozdrawiam osoby, które ta, w taki sposób działały na korzyść, y, korzyść kryptonarodu czyli po prostu wrzucały 30-40 komentarzy naraz w ciągu minuty pojawiały się te komentarze. A od jednej strony oczywiście też bym chciał serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy są ze mną od zawsze, którzy wspierają regularnie, komentują, lajkują i tak Wielkie dzięki za to, że jesteście. Dla Was właśnie warto jest to wszystko robić. Kolejna rzecz powróciły researche kryptowalutowe. Moim planem jest zrobienie jednego researcha tygodniowo, może dwóch, ale nie będę obiecywał, że zrobię dwa, bo pewnie mi się może nie udawać często. Na tapecie był już Walton Chain, wyszło jak wyszło, 6,5 na 10. Będę teraz zmieniał skalę oceniania, bo chcę opracować algorytm oceniający takich, żeby tam różne rzeczy zrobić. Dodatkowo jeszcze w tej chwili na warsztacie jest SingularityNet, czyli AGI, czyli sztuczna inteligencja, o której bardzo często prezes mówi w swoich filmach, a w ogóle jak ktoś wie co się stało z prezesem, czemu go nie ma, na urlop wyjechał, gdzie on jest, w ogóle filmów żadnych nie ma, aż jestem zaniepokojony, może na kawsach będzie, bardzo chętnie bym go poznał. Jak to mawiał Marcin Wenus, podobno byśmy się dogadali, może byśmy tylko byli troszeczkę rozsynchronizowani w fazie prędkości mówienia, więc, więc tak to wygląda. Ze swojej strony, strony serdecznie pozdrawiam prezesa, bardzo, bardzo podoba mi się to, co robi. Styl prowadzenia może, może nie jest taki jak mój, ale wiedzy bardzo dużo można zyskać. Co jeszcze mogę powiedzieć, to właściwie tak jak mówiłem. Aha, jeżeli chcecie, żeby był jakiś research, to nie dawajcie komentarza. Komentarz możecie oczywiście napisać, ale ja powiedziałem, jakie są jasne zasady. Jeżeli jesteście na tyle leniwi, że nie chce się wam wysłać jednego głupiego maila do mnie, żeby napisać i w tytule napisać research lub update w nawiasach kwadratowych, to naprawdę, no... Wydaje mi się, że wysłanie maila w dzisiejszych czasach nie jest specjalnie skomplikowane. Nie trzeba tego gdzieś tam się logować na BBS-y albo na jakiś przez modem się wdzwaniać naprawdę. To nie jest chyba wielki problem. Mój mail zawsze znajdziecie oczywiście e, za, oczywiście pod tym filmem. E, co jeszcze? Zapraszam na Discorda, zapraszam na grupę na Facebooku Kryptonaród. I z mojej strony to właściwie tyle. Dzięki wszystkim, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.